Tymczasem trzy wróżki rozpoczęły opiekę nad Aurorą w małej chatce w głębi puszczy. O, co to za standard! O, i na pewno są pająki! Do roboty! Nieporęczne to dziecko! Złap za rączkę! To nieważne. Gorzej, że się w oczy rzuca. Jak to rzuca? Mamy się zmieszać z ludem, tak? A ona zaraz będzie 5 razy taka jak my. Więc do roboty, kobietki. Skupienie. 3, 2, 5. Wzrost. Na przykład. Może być. Dobra, teraz plan jest taki. Żadne z nas wróżki, proste leśne ciotki plus sierotka na łoń natury. To co? A nie latamy. Nie, już. I żadnej magii. Ale co ty bredzisz? To co słyszysz? Ale wiesz, że stąd jest do sklepu. A próba, wzięłaś jakiś ser czy coś? A tu jesteś. Chodź, co tak leżysz? Mam prośbę. Krzycz ciszej, dobra? Takie to ohydne, że aż prawie żal się robi.